dlaczego akurat ten dzisiejszy trening był na stadionie, tak? Spróbuję to wyjaśnić przez pryzmat siatkarza. Generalnie to nie lubią siatkarze zajęć w terenie, dlatego że trzeba biegać. Jest to ruch nienaturalny dla nich, dlatego że jest to bieganie ciągłe. Według mnie, jako osoby, która kiedyś uprawiała lekkoatletykę, jest to w pewnym sensie w okresie przygotowawczym zasadne po to, żeby przygotować ogólną wytrzymałość biegową, podnieść tak zwane VO2 maksymalne, świadczące o pułapie tlenowym, o zdolności do szybszej restytucji, szybszego odnawiania się, lepszej gotowości do kolejnego treningu. Najlepszą formą według mnie jest bieganie, gdyż pływanie w tym przypadku raczej nie za bardzo wchodzi w rachubę z racji tego, że nie ma za bardzo takich możliwości czasowych, a ten trening w terenie zawsze można, ja staram się pogodzić z innym elementem, chociażby dzisiaj połączenie tego z techniką pokonywania płotków, tak zwanym pędzlem płotkarskim. Pogoda do biegania była dzisiaj idealna, nie było za dużego słońca, nie padało, także trening udany. Koszulka lekko przypocona, także okej. Zrezygnowaliśmy dzisiaj jeszcze z części jazdy końcowej, z rzutów kulą. Według mnie chłopaki byli na tyle zmęczeni, kolidowałoby to i byłoby to związane z dużym ryzykiem odniesienia kontuzji przypadkowej, zupełnie niepotrzebnej. Te elementy darujemy sobie na inny okres czasu. Generalnie mieliśmy zalecone w tym okresie przerwy pewną pracę, jeżeli chodzi o kondycję i o bieganie. Ja tam zrobiłem to, co było trzeba w większości, albo wszystko nawet, więc nie mam żadnych tam braków. Także do tego mam może, nie wiem, pewną taką skłonność, może źle powiedziane. Mam pewną predyspozycję do biegania. Nie przeszkadza mi to generalnie. Tam nie ma, tak, czasami monotonia dopada, także to z tym trzeba sobie radzić. Także jak tutaj biegamy z kolegami, to nie ma nic na uszach, ale jak biegam sam zazwyczaj, to mam jakąś MP3 i coś tam zawsze słucham sobie, żeby się nie nudziło. W sumie tych treningów w terenie nie mamy zbyt wiele z racji tego, że treningi dopołudniowe. Generalnie trenujemy na przestrzeni tygodnia 2 razy dziennie. Pierwszy trening planowany jest na siłowni, drugi jest realizowany na sali. W tygodniu mamy w tym pierwszym okresie przygotowawczym, początkowej części okresu przygotowawczego, w tygodniu 4 siłownie dopołudniowe i jedne zajęcia w terenie na stadionie Resovii. Także tych samych treningów typowo lekkoatletycznych zbyt wielu nie ma. Siatkarze będą mogli spać spokojnie za jakieś 3 tygodnie. Za 3 tygodnie odbędzie się ostatni, 3. trening. Ile jestem w stanie przebiec? Nie wiem. Odległości? Nie, bardziej my na czas biegamy. Natomiast tych okrążeń dzisiaj przebiegliśmy sporo, nawet nie wiem ile ich było. To różnie to jest. Ale takie odcinki 10-kilometrowe to specjalnie go tam chyba wrażenia nie robią, bo to też nie jest tempo jak na zawodach, tylko to jest tempo, które ma nam zbudować pewną wytrzymałość, a nie mamy tu rekordów bić. No, każdy trening ma pewne zalety i reguły. Na świeżym powietrzu dzisiaj biegaliśmy, ale ktoś palił trawę akurat i ten cały dym nam leciał w oczy, także też nie było to aż takie super. Natomiast no, na sali robimy technikę, to nie da się porównać tego.